Kolejny odcinek Pierścienia Mocy, sezon drugi. Dzisiaj odcinek pod tytułem Dotyk. Dlaczego dotyk? Za chwilę się okaże. Tak jak wspomniałem Wam podczas mszy świętej, zbliżamy się powoli w Ewangelii świętego Łukasza do tego momentu, kiedy Jezus wyśle nie tylko wysłanników, czyli apostołów, ale wyśle też uczniów. 10 rozdział, za tydzień będziemy to rozważać, to jest wielkie, piękne wysłanie 72. I zanim Jezus wyśle swoich wysłanników, zanim Jezus wyśle tych, którzy będą nieść dobrą nowinę, zanim pójdą pełni Jego mocy, pełni Ducha Świętego, zanim zobaczą, jak złe duchy im się poddają, zanim zobaczą, jak chorzy są uzdrawiani na słowo, które głoszą w imię Jezusa, to Jezus przygotowuje ich. Jezus ich przygotowuje nie tylko dwunastkę, ale właśnie tych, którzy stali się uczniami, tych, którzy byli w tłumie. Jezus uwalnia, Jezus uzdrawia, Jezus zapala. Jezus chce, żeby ci, którzy idą, mieli konkretne doświadczenie spotkania żywego Boga, aby poszli i nie opowiadali teorii, aby nie mówili nudnych kazań, aby nie wykładali prawa. Nauczycieli prawa w Izraelu było mnóstwo. Jezus chce, żeby poszli i opowiedzieli to, czego doświadczają, że przyszedł Mesjasz i Królestwo Boże jest wśród nas. Żeby poszli i dali świadectwo, że rzeczywiście Jezus żyje. I zanim pójdą i będą o tym głosić, muszą mieć tego doświadczenie. Zobaczcie, jak od 7 rozdziału święty Łukasz pięknie pozbierał poszczególne wydarzenia, które działy się wokół Jezusa, z których właśnie kilka wybraliśmy. Zobaczyliśmy, jak uzdrawia. I to na odległość, słowem. Uzdrowił w ten sposób sługę setnika z Kafarnaum. Zobaczyliśmy, jak przebacza grzechy kobiecie, która z wdzięczności, że jest wolna, przyszła i łzami obmyła jego stopy i nie przestawała ich całować. Zobaczyliśmy, jak Jezus uwalnia słowem opętanego w kraju Gerazeńczyków. A dzisiaj zobaczymy, jak Jezus dokonuje jeszcze jednej rzeczy. Oprócz uzdrowienia, oprócz uwolnienia od grzechów, oprócz uwolnienia od demonów, potrzebujemy jeszcze uzdrowienia wewnętrznego. Zobaczymy to na przykładzie historii, która znowu w lekcjonarzu nam zniknęła, czyli druga część 8 rozdziału. Druga część 8 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza, który to rozdział w dziwny sposób nam z lekcjonarza znika, tak jak Wam wspominałem o tym w minionym tygodniu, ale my zatrzymamy się na tym słowie, żeby mieć całościowy obraz tego, czego Jezus dokonuje. Posłuchajmy tego fragmentu. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od 40 do 56. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością, bo wszyscy Go wyczekiwali. A oto przyszedł pewien człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił Go, żeby zaszedł do Jego domu. Miał bowiem córkę, jedynaczkę, liczącą około 12 lat, która była bliska śmierci. Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na Niego, a pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał, kto się mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, Mistrzu, to tłumy zewsząd Cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł, ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej, Córko, Twoja wiara Cię ocaliła, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił, Twoja córka umarła, nie truć już nauczyciela. Lecz Jezus słysząc to rzekł, nie bój się, wierz tylko, a będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana
oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz on rzekł: nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali go, wiedząc, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: dziewczynko, wstań. Duch jej powrócił i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz on przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Oto słowo Pańskie. Dwie historie, które splatają się w jedną. Wszyscy trzej ewangeliści synoptyczni, czyli Mateusz, Marek i Łukasz, wszyscy, kiedy opisują te wydarzenia, opisują je jako jedno, chociaż stały się dwa cuda. I dokładnie właśnie w takiej kolejności. Najpierw przychodzi Jair, kiedy Jezus jest w drodze, przychodzi kobieta i się go dotyka, a potem znowu akcja przenosi się do domu Jaira. I chociaż są to dwa cuda, są to dwa cuda, jedno uzdrowienie, a drugie wskrzeszenie z martwych, to tak naprawdę jest to jedna historia. Historia o życiu, które wycieka, o życiu, które gaśnie. Wiecie, kiedy się modliłem, właśnie przyszło mi do głowy, żeby ten odcinek nazywał się Dotyk, ale przyznam się wam, że początkowo chciałem ten odcinek nazwać Coś przecieka. Bo rzeczywiście jest to historia o tym, że coś przecieka i coś ze mnie ucieka, coś wycieka. Życie. To prawda, możemy na tę historię popatrzeć dosłownie. Ja znam takie uzdrowienie, kiedy jeszcze byłem na parafii w Zielonej Górze, na jednej z mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie miała dokładnie miejsce taka historia. Przyszła kobieta, która kilkanaście lat cierpiała na upływ krwi. Nie ustawało jej krwawienie miesięczne. I doszło do takiego momentu, że była już bezradna, ponieważ leki, które brała na krzepliwość, szkodziły jej naciśnienie. I w którymś momencie już, a kiedy przestawała brać te leki na krzepliwość, żeby ciśnienie się wyrównało, to znowu krwawienie było bardziej obfitsze i traciła siły, no i było niebezpiecznie. Więc ani w jedną, ani w drugą stronę. I była w takim już bezradności. I na mszy świętej z modlitwą uzdrowienie, nie pamiętam, czy wtedy dotykaliśmy Najświętszego Sakramentu, czy nie, ale ona się z wiarą pomodliła, było takie słowo poznania. Miesiąc później dała piękne świadectwa, dokładnie, tak jak jest w Ewangelii, natychmiast ustało jej krwawienie. Została cudownie uzdrowiona. Więc takie rzeczy się dzieją. Ta historia, która wydarzyła się wtedy, o której opisuje Łukasz i pozostali ewangeliści, dzisiaj takie historie też się dzieją. Jezus może uzdrowić z takiej właśnie dolegliwości fizycznej. Również dzisiaj, tak jak wtedy, dzieją się wskrzeszenia zmartwych. I słyszymy różne świadectwa o takich właśnie cudach. Ja jeszcze nie byłem świadkiem bezpośredniego wskrzeszenia zmartwych. Jak będę, to będę wam opowiadał. Wierzę, że kiedyś zobaczę wskrzeszenie zmartwych. Na razie tylko słyszałem świadectwa innych. I wiem, że dzisiaj również Jezus potrafi zmartwych wskrzesić. Ale Jezus chce, byśmy... Wierzę w to, że Jezus chce, byśmy spojrzeli na tę historię w sposób duchowy. Żebyśmy odkryli duchowe znaczenie tych dwóch historii, które splatają się w jedną. I abyśmy zobaczyli właśnie to przez ten symbol. Krew to jest życie. Izraelici do tego stopnia uważali, że krew jest nośnikiem życia i jest święta z tego powodu, że życie jest święte, że właśnie dlatego nie spożywali krwi. W Starym Testamencie mamy zakaz spożywania krwi. Dzisiaj niektórzy, bo nas ten zakaz już nie obowiązuje, ale dzisiaj niektórzy mylnie interpretując Pismo Święte, również krwi nie spożywają, nawet kaszanki. To jest oczywiście błędne tłumaczenie Pisma Świętego, natomiast stąd się to wzięło, że krew jest nośnikiem życia, życie jest święte, nie wolno spożywać krwi. Więc skoro krew to jest życie, z tej kobiety od 12 lat uchodziło życie. Gasła. Jej życie gasło. I dokładnie coś wyciekało, dokładnie wygląda sytuacja tej córeczki Jaira. Coś z niej wyciekało, coś w niej gasło. Kiedy Jair przychodzi, to mówi, że jego córeczka jest bliska śmierci. Taki właśnie tli się knotek, tli, prawda, kończy się, załóżmy, oliwa w lampce oliwnej, ten coraz mniejszy płomień i za chwileczkę zgaśnie, bo już się coś skończyło. I z jednej, i z drugiej osoby, i z tej kobiety, i z tej córeczki ucieka życie. Gaśnie. I mamy osoby, które proszą.
Jair jest przełożonym synagogi. Ciekawe, że każdy z ewangelistów o tym wspomina. Przełożono synagogi, wiecie, to był zaszczytny tytuł. To był ktoś, kto miał, oczywiście w oczach ludzkich, powinien mieć zasługi i chody u Pana Boga. I oto Jair przekonał się, że żadne zasługi nie załatwią mu życia dla córeczki. Że nie dlatego może jego córeczka wrócić do życia, że on na to zasłużył. Nie dostanie łaski dlatego, że jest kimś. On przychodzi w całej bezradności, bo wie, że niczym nie jest w stanie sprawić, żeby jego córeczka wróciła do życia. I kobieta, która cierpi na ten upływ krwi, ona również próbowała wszystkich możliwych środków. Święty Łukasz pięknie jakby to akcentuje, że ta kobieta całe swe mienie wydała na lekarzy. Całe swe mienie. Wyobrażasz sobie, no zobacz teraz swój majątek, tak sobie przelicz, nie? Mieszkanie, samochód, sprzęt, który jest w domu, plus to, co masz na koncie. I teraz wszystko, ale to wszystko, cały swój majątek wydajesz na lekarzy. To jest naprawdę mnóstwo pieniędzy. Wydała całe swoje mienie na lekarzy i nikt nie mógł jej uzdrowić. Żaden nie mógł jej uzdrowić i ona poznała, że już nikt. Ona jest bezradna. Bezradny jest Jair, bezradna jest ta kobieta. Tu przy okazji taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie między innymi w tym fragmencie widać, że święty Łukasz jest lekarzem. Bo kiedy święty Marek opisuje tę historię, to święty Marek jest dosyć krytyczny wobec lekarzy i mówi, że wydała całe swe mienie i wiele wycierpiała od różnych lekarzy i nic jej nie pomogło. A święty Łukasz, tak wiecie, łagodnie, miłosiernie, nie? Że wydała swe mienie, ci lekarze się pewnie starali, no żaden nie mógł jej uzdrowić. Taka solidarność zawodowa tutaj się przebija. Porównajcie sobie w domu opis u Marka i opis u Łukasza. To jest jeden z takich właśnie fragmentów. Ale wróćmy. Jair i ta kobieta są bezradni. I oto widzimy jedną i drugą osobę, jak padają u stóp Jezusa. Biblijnie upaść u czyichś stóp to oznaczyło uznać Jego panowanie. Oni wyznają przez to padnięcie do stóp panowanie Jezusa. Wyznają, że to jest Pan, to jest Król, to jest Bóg. W jaki sposób przychodzi uzdrowienie? Uzdrowienie przychodzi przez dotyk. W jednej i w drugiej sytuacji uzdrowienie przychodzi przez dotyk. I żebyśmy zobaczyli, że dotyk dotykowi nierówny, to na chwilę zobaczmy, co robi tłum. W Ewangelii czytamy, że tłum zewsząd go napierał, albo tłum zewsząd go ściskał, bo tu się takie czasowniki pojawiają. Tymczasem w języku greckim, tu gdzie mamy właśnie ten zwrot, że tłumy napierały na niego, dosłownie po grecku tam jest użyty taki czasownik, który możemy przetłumaczyć, że te tłumy dusiły go. Inne miejsce, gdzie użyty jest ten czasownik, to przypowieść o ziarnie i o siewcy. Jak ziarno wyrasta, a chwasty, te ciernie wyrastają i duszą, że ziarno nie wydaje plonu. To o takie ściskanie, o takie duszenie chodzi. I jeszcze jest drugi czasownik tutaj używany, który ma też drugie znaczenie. Możemy go przetłumaczyć jako, że tłumy go ściskały, albo że tłumy go dręczyły. I zobaczcie, mimo że tłumy napierają, ściskają, duszą i dręczą Jezusa, co się dzieje? Nic. Co nam pokazuje ten szczegół o tłumie? Dlaczego tam nie doszło do uzdrowienia? Przecież tylu się dotykało Jezusa. Dlaczego nie doszło do uzdrowienia? Tłum jest tutaj takim przykładem, czy takim obrazem biblijnym, klienta, który domaga się obsłużenia. Klient roszczeniowy przychodzi i żąda. I tym żądaniem w pewien sposób dusi Jezusa, dręczy Jezusa. Ale kiedy nie ma relacji, nic się nie dzieje. Przedziwne to było. Ludzie widzieli, no inaczej by nie tak się nie pchali, żeby Jezusa dotknąć. Widzieli, że kiedy się dotykają chorzy Jezusa, odzyskują zdrowie. A ten tłum dotyka i nic. Ponieważ tam nie było relacji. Była tylko postawa klienta, który chce być obsłużony. Nie bądź klientem roszczeniowym, kiedy przychodzisz do Pana.
Bo Pan chce relacji. Pan chce relacji. Zobacz, co to jest dotyk? Taki prawdziwy dotyk. Dotyk to jest relacja. Dotyk to jest miłość. Kiedy popatrzymy jeszcze dokładniej w tej historii, co towarzyszyło tej kobiecie, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi, to tym bardziej zrozumiemy, jak ważny był dotyk, który oznaczał miłość. Według przepisów prawa żydowskiego, kiedy kobieta miała miesięczne krwawienie, była nieczysta. Przez te kilka dni. Potem musiała tam złożyć ofiarę na oczyszczenie i przez resztę miesiąca było w porządku według prawa. Skoro u tej kobiety od 12 lat się to nie kończyło, czyli ona przez 12 lat była traktowana jako nieczysta. I teraz kolejny przepis prawa żydowskiego był taki, że kiedy ktoś dotykał kogoś nieczystego, gdyby właśnie na przykład Jezus, gdyby, Piotr w domu Korneliusza wchodzi, nie powinien wejść, bo samo wejście do domu nieczystego człowieka już by uczyniło Piotra nieczystym. Dotknięcie, podanie ręki poganinowi czyniło Żyda nieczystym. Tak samo dotknięcie kobiety, która ma miesiączkę, sprawiało, że jesteś nieczysty, musisz teraz iść i się oczyścić, złożyć ofiarę i wszystkie przepisy. A Żydzi bronili się ze wszystkich stron, żeby tylko nie zaciągnąć rytualnej nieczystości. To oznacza, że tej kobiety od 12 lat nikt nie dotknął. Wyobrażasz sobie, że nikt cię nie dotyka? Nikt ci nie podaje ręki, tylko na odległość? Nikt cię nie przytula? Żono, mężu, w małżeństwie, wyobrażacie sobie taką sytuację? Żyjecie i nie ma nawet, nie, że podajesz kubek, to nie ma, że tam się palce zetkną przy podaniu kawy czy herbaty. Zero dotyku. Już nie mówiąc o głębszej relacji cielesnej. Tej kobiety nikt od 12 lat nie dotykał. Ona cierpi nie tylko na upływ krwi. Ona duchowo cierpi na brak miłości, na odrzucenie. Ona jest odepchnięta, ona jest wzgardzona. Jest kilka interpretacji, dlaczego umierała córeczka Jaira. Jedną z interpretacji jest to, ponieważ na końcu znajemy ten fragment, że Jezus kazał dać dziewczynce jeść. Więc niektórzy mówią, to oczywiście to jest tylko teoria. Nie mamy innych przesłanek oprócz słowa Ewangelii, że skoro Jezus kazał dać jej jeść, to znaczy, że miała anoreksję. Że nie jadła i słabła. Dlaczego dziecko przestaje jeść? Kiedy dziecko wpada w depresję i nie je? Być może, tutaj to jest takie, możemy tylko pogdybać, że Jair przychodzi i ten, który jest przełożonym z synagogi, szacownym człowiekiem, nagle pada przed młodym nauczycielem z Nazaretu, z którego inni faryzeusze drwią, którego inni faryzeusze próbują tępić, przełożony synagogi poniża się przed Jezusem, tak jakby zobaczył, że coś złego zrobił w życiu i teraz próbuje uratować sytuację, bo jest ostatnia chwila. I tutaj niektórzy wnioskują właśnie na podstawie tej reakcji Jaira, tego błagania. To nie przystoi, żeby przełożony synagogi tak się zachowywał. Ale jest to ojciec w dramatycznej sytuacji. Być może ten tata zaniedbał relacje z córką. Być może przestał ją przytulać. Brać na kolana. Całować. Opiekować się nią. Być może zajęty synagogą, przepisami prawa, potraktował ją jak mebel. I dziecko wpadło w depresję, przestało jeść. I z powodu braku miłości słabło, gasło. Mówię być może, bo jeżeli tak było, to obie te historie jeszcze bardziej splatają się w jedno. Być może ta kobieta cierpiała na odrzucenie przez męża, ta cierpiąca na krwotok, a córeczka cierpiała na odrzucenie przez ojca. Być może ktoś inny jeszcze ich odrzucił. Ale jest to historia o braku dotyku. Jest to historia o braku miłości. Jest to historia o porzuceniu. Jest to historia o gaśnięciu z powodu tego, że nikt mnie nie chce. Wiecie, byłem dzisiaj wstrząśnięty, kiedy zobaczyłem, jakie jest drugie znaczenie słowa dotknąć. Jak zwykle jest kilka czasowników dotknąć po grecku. I ten, który jest użyty tutaj, kiedy kobieta dotknęła Jezusa, on ma drugie znaczenie zapalać. Zapalać.
Kiedy ona gaśnie, dotyka się tego, który jest światłością świata, aby się zapalić. Kiedy gaśnie córeczka Jaira, ten, który jest światłością świata, dotyka ją, ujmuje ją za rękę i ją zapala. Miłość, którą jest Jezus, nie tylko uzdrawia, ale zapala w sercu na nowo płomień wiary, płomień nadziei. Zapala się światło, jest sens życia, mam po co żyć. Chce mi się jeść, chce mi się tańczyć, ponieważ On przywrócił mi sens. On mnie dotknął, czyli mnie nie odrzucił. On mnie dotyka, to znaczy, że w Jego oczach nie jestem nieczysty. To znaczy, że w Jego oczach jestem kimś cenny, najcenniejszy. Taki jest Jezus, który dotyka i zapala. Historia o uzdrowieniu miłością kobiety i córeczki. I tu chciałbym na jeszcze jedno słowo zwrócić Waszą uwagę. Tym razem Marek to słowo przemycił, bo u każdego z ewangelistów jest trochę inaczej. Bardzo wymowne jest słowo u Marka, kiedy nam Biblia tłumaczy, że została uleczona ze swej dolegliwości. Po grecku dosłownie jest uleczona została z tego batoga. I potem Jezus to powtarza. Idź w pokoju, jesteś wolna od batoga Twego. Batug, to jest archaiczne słowo polskie, to inaczej bicz. Takie odbiczowania. Jesteś wolna od Twojego bicza. Jesteś wolna od Twojego biczowania. I teraz zobaczcie, ten, kto dotykał się osoby nieczystej, brał na siebie jego nieczystość. Kobieta została uwolniona od bicza. On wziął na siebie biczowanie. Jakże wymownie brzmią słowa proroka Izajasza. Bardzo często, kocham ten fragment, to proroctwo Izajasza, kiedy 700 lat przed Chrystusem mówi o słudze Jahwe, który przyjdzie i obarczy się naszym cierpieniem, będzie dźwigał nasze boleści. I wiem, że to jest fragment, którym prorok Izajasz zapowiada, że Mesjasz zapłaci swoją krwią za nasze grzechy. Ale zobaczcie, w tym fragmencie jest mowa nie tylko o grzechu, ale o tym, że On weźmie na siebie cierpienie. Moje cierpienie, Twoje cierpienie On wziął na siebie. To, co mnie boli, to, co Ciebie boli, On wziął na siebie. I teraz zobaczcie, spadła nań chłosta zbawienna dla nas. On wziął na siebie biczowanie. On z tej kobiety cierpiącej na krwotok zdjął bicz. Zdjął bicz chłodu, zimna, odrzucenia, gorzkich słów, słów pogardy. On wziął to wszystko na siebie. Pomyśl, że w chwili biczowania, kiedy Jezus był biczowany, ponadprzepisowo w dodatku, bo Rzymianie nie przestrzegali przepisów żydowskich. To taka ciekawostka o biczowaniu. Żydzi biczowali 40 razy bez jednego, żeby nie przekroczyć tej liczby 40, bo ponoć, jak ktoś solidnie biczował skazańca, to człowiek przeżywał 40 uderzeń. Powyżej mógł się już wykrwawić i skonać. To było tak okrutne. Tymczasem ślady z całunu tyryńskiego pokazują, że Jezus otrzymał o wiele więcej razów niż 40. Pomyśl, kiedy będziesz rozważał scenę biczowania, albo będziesz ją oglądał, albo będziesz słyszał Ewangelię o tym, jak Jezus jest biczowany, że to właśnie On wziął ten batug, ten bicz, On wziął na siebie, który na ciebie miał spaść. On wziął na siebie wszystkie twoje rany spowodowane brakiem miłości. Jaką decyzję możesz podjąć? Dokładnie taką, do której zachęca Ewangelia przez kobietę, przez Jaira. Mimo bólu, mimo gaśnięcia, mimo braku sił, mimo zniechęcenia, które przychodzi ze strony innych osób. Przychodzi ktoś i mówi do przełożonego, nie truć już nauczyciela, dosłownie nie szarp już nauczyciela. Mogą przychodzić takie myśli, nie módl się już, nie ufaj Jezusowi, nie tyle się lat modliłeś, po co? Mimo tego wszystkiego przyjdź z wiarą. Zobaczcie, u Jaira i u kobiety to, co jest wspólne, to wiara. Twoja wiara cię ocaliła, a do Jaira nie bój się, wierz tylko. Przyjdź z wiarą i jeszcze jedna ciekawostka z tej Ewangelii. Otocz się ludźmi, którzy mają wiarę. Jezus zabiera ze sobą tylko Piotra, Jakuba, Jana i rodziców. Tych wszystkich, którzy drwili i się śmiali, nie wpuścił do pokoju.
Otaczaj się ludźmi, którzy mają wiarę. A ci, którzy się drwią z ciebie, odsuwaj. Tak jak Jezus. Otaczaj się ludźmi, którzy mają wiarę. I dotknij i pozwól się dotknąć Jezusowi. Będzie temu towarzyszył strach. Zobaczcie, kobieta przyszła drżąca. A do Jaira Jezus mówi, nie bój się. Czyli i jednym, i drugim osobie był lęk, był strach. Jest lęk i strach, kiedy mam przyjść do Jezusa i mówić mu o moim poczuciu odrzucenia. Będzie temu towarzyszył lęk, ale nie bój się. Pozwól, by Bóg wszedł w to, co najbardziej bolesne, bo On powie słowo, dotknij cię i duch powróci. I teraz co to praktycznie znaczy? Zadanie dla nas na dzisiaj. Zadanie trudne. Być może niektórzy z was nie będą potrzebowali tego zadania. Ale wierzę, że są wśród nas tacy, których Jezus chce posłać, a zanim pośle, to chcecie właśnie uzdrowić. Przypomnij sobie takie wydarzenie, może wydarzenia, kiedy zostałeś odrzucony, może wzgardzony, pozbawiony miłości, pozbawiony dotyku. Zapisz to sobie. To jest jakby pierwsza rzecz. To może nawet przychodzić przez kilka dni, może przez kilka miesięcy do ciebie przychodzić. To zadanie nie jest jednoterminowe. Ono może być w czasie rozłożone. A kiedy odkryjesz i będziesz w stanie nazwać rzeczywiście to, że ja jestem taki gasnący, taki bez sił, to właśnie dlatego, że ktoś odmówił mi prawa do miłości, to znajdź taki czas, by spotkać się z Panem i wszystko Mu wygadaj. Wszystko Mu wygadaj. Mów Mu o tym. I poproś z wiarą o Jego dotyk. Ważny szczegół przy tym, nie noś w sercu żalu i gniewu do tych, którzy Cię odrzucili. Bardzo ważny krok, kiedy będziesz o tym Jezusowi mówić, to powiedz też o przebaczeniu, że chcesz wybaczyć albo że wybaczysz. Bo wtedy miłość Boża wyleje się obficie. Wiem, że dotykam teraz problemu, czy jakby aspektu zagadnienia, o którym można by całe rekolekcje powiedzieć, czyli uzdrowienia wewnętrznego. To jest taki najprostszy sposób, który Wam teraz tutaj podpowiadam. Najpierw sobie uświadom, a zapisanie pomaga w uświadomieniu sobie. To nie jest wcale żart z tym zapisaniem. Bo kiedy zapisujesz, to jest konkret. A druga rzecz, kiedy zaczynasz o tym z Jezusem rozmawiać, zalękniony, drżący, co się wydarzy, ze łzami, ale to jest moment, kiedy zaczyna się uzdrowienie. I ja życzę każdemu z nas tego pięknego dotyku Jezusa, żebyś poczuł się ukochany przez Niego i rozpalony Jego światłem. Bo Jezus nie chce, żebyś gasł, ale żebyś płonął. I wtedy zrozumiesz, co znaczą słowa dzisiejszej Ewangelii, nie oglądaj się wstecz. Bo kiedy rana zostanie uzdrowiona, to już nie będziesz się wstecz oglądał. Będziesz świadkiem, że kiedyś taka rana była, a dzisiaj już jej nie ma. Amen.